I wracamy do naszego studia, wracamy do gorących pytań na antenie telewizji w Polsce.pl Maciej Wolny witam Państwa. Ponownie witam również moich i Państwa gości w studiu, którymi cały czas są Maria niklińska, aktorka i Zbigniew Flazer ekspert do spraw wizerunku. Witam i idziemy dalej z naszą rozmową, z naszą debatą na temat celebrytów, fakcji Nie i idź na wybory. Pani Mario, czy celebryci nie mają uczuć? Przede wszystkim. Ja do dzisiaj zastanawiam się, co to znaczy celebryta. I proszę mi wierzyć, że ja jednak wolę tego słowa nie używać, dlatego że wrzuca ono do jednego worka osoby o bardzo różnych zainteresowaniach, zawodach. Bardzo różnym poziomie też prezentowanych treści, można tak powiedzieć. Mm. Także tak, także, jeżeli Pan mógłby powtórzyć to pytanie, <laughs> bez słowa celebryta. Ale właśnie, teraz jak to rozdzielić jak mhm. rozdzielić słowo celebrycy, czy oddzielnie stawiać właśnie aktorzy to aktorzy, piosenkarze piosenkarki i tak dalej i tak dalej a celebryci to oddzielna grupa nie No dobrze mówię to oczywiście trochę półżartem, no, ale jest dużo się, racji tak, bo pewnie nie da się już tego po prostu to jest to jest kalka angielskiego słowa celebrity które tam nie jest nacechowane negatywnie a u nas do końca No umówmy się nie jest to pozytywne słowo raczej jest troszeczkę ma taki wydźwięk u nas pejoratywny dlatego już samo to jest wtedy pytanie czy, czy celebryci nie mają uczuć bo tak się wydaje Wydaje mi się że po prostu ta tabloidyzacja mediów spowodowała to, że naprawdę nie traktujemy nie traktujemy celebrytów czy, czy ludzi znanych, e, jako osoby które mają uczucia i a tak naprawdę są generalnie normalnymi. Normalnymi ludźmi, aczkolwiek tak jak mówię, nie wiem do końca wciąż, co to, kto to jest celebryta, bo dla mnie powiedziałabym, że jeśli już mam ocenić zawody, to jest to aktor, pisarz, dziennikarz, medioznawca i każdy właściwie. I panowie również w takim razie możecie zostać nazwani celebrytami według tych kategorii a według tej kategorii nie ja też jest częściowo z a, tym, bo swoim swoim się zgadzam się tak, może, ale na tak. przykład ja nie wpuszczam do siebie do domu ja też nie ja, wpuszczam. właśnie kamer jeżeli by mnie ktoś gdyby pan redaktor zadał mi teraz pytanie o moje życie osobiste to ja bym się w tym nie pławił i nie opowiadał i szumnie nie 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 nie, nie, nie opowiadał w swoim życiu nie ujawniał jakby nie obnażał siebie i to myślę to jest chyba klucz, klucz do tego bo mm -hmm. są zgadzam się dzwonię, z panią, że celebryci to w zasadzie jest takie, taki, taki gatunek, który dużo, który wiadomo jak go dokładnie określić, a no rzeczywiście dużo robi, czy szkodzi reputacją, reputacji pewnego rodzaju zawodom, jak aktorzy, jak na przykład dziennikarze, jak niektórzy na przykład naukowcy. Myślę, że tutaj jest bardzo też linia taka cienka, bo przed wojną też mieliśmy kogoś rodzaju celebrytów. Cała Polska żyła tym, jak ubierałaś, się na przykład Jadzia z... Oj, Jadwiga, Jadwiga, Jadwiga z... z a, no widzicie. Słynna gwiazda słowaska dziękuję. Ta. Tak, oczywiście. Mhm. E, Wszyscy, ale tak, to jest w ogóle. Żyli jak, albo, jak co, z kim Eugeniusz Bodo pojawił się tak. w ziemiańskiej? Natomiast. Albo co tu wim napisał tak, ja i czyli był na, to jakiś był rodzaj to to wstęp on celebrystwa, ale, ale oni tego rodzaju było życie tak, Może przestają używać tego słowa dokładnie, celebryta. dokładnie do, do, swoich tajem, do swoich tajemnic życia i Oj, to, jest owszem, to akurat oni to myślę, że w dużej mierze no tak, ponieważ czerpali z tego, ponieważ trochę artyści trochę. czerpią z życia, Oczywiście. aczkolwiek jest duża różnica czy przetwarzają to tak, jako dzieło Natomiast artystyczne, Natomiast jest różnica między to jest lekkim, nazwijmy to tak jak powiedzmy, no robił to Bodo czy, 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 czy Ordonka, przed lekkim pokazaniu się w takim skandalizującym być może, ale bardzo zaciekawiającym środowisku, a co innego um, uczynienie z tego jedynego swojego środka, sposobu istnienia. Dlatego że um, aktywność to, że są, są celebryci Przepraszam nie wiem ani tego słowa nie hmm. lubię ale anglicy trzymają swoje słowo takie lekko pogardliwe oprócz celebrities mają tak zwane celeb albo celebs i to jest takie właśnie celebrytą może być nie wiem Beckham natomiast celebem będzie prawdopodobnie, fryzjer jego, jego psa który będzie się pojawiał we wszystkich jakichś tam takich portalach. Natomiast wracając jeszcze do tego, do tego ja wrócę do odpowiedzialności przed, przed tym, jeżeli... Celebryckość jest to pułapka, którą bardzo łatwo wpaść wielu wielu zawodom, zupełnie się zgadzam. I wiele zawodów cierpi w tej chwili na erozję autorytetu i erozję w ogóle przeciętna na świecie, reputacji. Dzisiaj mówimy o banksterach, nie o bankierach, prawda? Lekarze w zasadzie, kto słucha, co mówi lekarz, ludzie przychodzą do lekarza pod z gotową receptą, którą znaleźli gdzieś w internecie, bo panie doktorze, ja się z tym nie zgadzam, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to tym bardziej powoduje, że wiedząc, że pewnego rodzaju zawody są specjalnie, szczególnie wystawione na z, z, takie spłycenie, będę wracał do tego, że tym bardziej oczekują od widzowie, od nas, w przypadku aktorów czy, 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 czy piosenkarzy, pewnego rodzaju może nawet nie przywództwa ideowego, ale pewnego rodzaju wzorców. Natomiast nie możemy w przypadku osób znanych dawać tym ludziom wzorców złych. Pani Maria zapytam, jak pani dba o swój wizerunek, czy to w mediach społecznościowych, czy to właśnie w życiu tym rzeczywistym, realnym? Bo wspomniała pani, że nie wpuszcza jakby kamer gdzieś do nie. swojego życia mm -hmm. prywatnego. Jak jest to trudne wyzwanie w dzisiejszym czasach? Jest to bardzo trudne. Jest to bardzo trudne, bo, 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 bo rzeczywiście trzeba. Ja, ja naprawdę przed tym, co zanim coś napiszę w, w internecie, w, na Facebooku czy na swoim Instagramie, to yy, zastanawiam się. I yy, o tyle jest to trudne, bo, bo media są potrafią być i atakujące, i oczekują tego. I w jakimś sensie, jeżeli, 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 jeżeli osoba publiczna nie wchodzi w tę grę, to jest to dość niezrozumiałe. Ale to jest, ja myślę, że ja teraz mówimy o, o właśnie o tym, co Pan mówi, o, o wpuszczaniu do swojego życia prywatnego po pokazywaniu domu. Ja akurat bym tego nie chciała, nie, staram się tego nie oceniać, ale też wiem, że po prostu są wtedy później konsekwencje i nie można powiedzieć, ale ja nie mówię o moim życiu prywatnym. Natomiast jeżeli, os, jeżeli mam takie wrażenie, że jeżeli się to konsekwentnie robi, to jednak nawet media te plotkarskie zaczynają to szanować. No właśnie ten szacunek się pojawia, ale mam wrażenie, że ten szacunek trudno też w rozróżnieniu, czy aktorów, piosenkarek, piosenkarzy, i tak dalej. Od celebrytów czy mm -hmm. celebów, jak to, to zostało już użyte, możemy sobie to gdzieś przeformatować na nasz język polski. Że to jest kwestia też tego, właśnie, co sobą prezentujemy, co udostępniamy, jaka treść tak. za tym idzie. Myślę, że nawet pokazanie tego, jak się mieszka, mm -hmm. może przybrać różną formę, może być bardzo eleganckie, takie stonowane, gdzieś niewywołujące wywołują, nie pewnych kontrowersji, tak, tak. a może być w zupełnie innym kierunku. Ale jeszcze, jeżeli mogę, to, to wydaje mi się, że. Po prostu media trochę idą teraz w taką stronę, że gloryfikują to jednak. Wiele programów, reality show, które, które pokazują, że można z kogoś w parę tygodni właściwie zrobić gwiazdę. Pytanie oczywiście, co tak, to oznacza tak, tak. gwiazda. A Wystarczy jeden głośny występ. No to, 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 to tak, no to gloryfikują. Oczywiście później pewnie te osoby stają się jakąś pożywką dla tych, dla tych jedna, programów, jest które, jedyne, które tak naprawdę z tego chwała. żyją. Ja nie bez powodu wcześniej wspomniałem też o wpuszczaniu do domów, i pan redaktor też ten temat podjął. Akurat wczoraj oglądam na ze stacji komercyjnych wizytę w domu pewnego celebryty, o którym nawet nie wiedziałem, że istnieje. I jak pan powiedział, można pokazać przyjemne wnętrze, a można prowadzić kamerę i mówić: To kupiłem w Hiszpanii, a to pochodzi z Dublina, a to przywiozłem sobie z Ameryki, a to mi zrobiła niemiecka firma, a to znalazłem w Wiedniu. I tak mniej więcej przez chyba 45 minut tak wyglądało zwiedzanie tego mieszkania. Znaczy, bo to ja mam wrażenie, że, że często celebrytów to, że się też się nazywa, że, że to w zasadzie nie celebryci. Ja bym powiedział, że żywe banery reklamowe. Tak, no wtedy są się takimi influencerami. W, w cudzysłowie, wtedy, za, wtedy zaciera się tym bardziej jeszcze jeszcze granica między kimś, kto jest, właśnie, nie wiem, czy celebry to influencerem, co to jest, ale to już też na nowy, na nowy grunt chodzimy. No i jak dzisiaj? Może inaczej trochę zadam to pytanie. Jak łatwo dziś zostać autorytetem? Przynajmniej w cudzysłowie autorytetem? Hmm. Może za łatwo. Tak bym odpowiedziała na to? Może za łatwo, bo, bo przecież sami wiemy, że często. Im prostsza treść, tym łatwiej, żeby została wypromowana. Im bardziej coś jest złożone, im bardziej. A tak naprawdę takie im głębsza jest sprawa, zawsze będzie złożona, bo zawsze będą różne jej aspekty, które staramy się zawrzeć. Więc może. Może za łatwo. Za łatwo dzisiaj być ja autorytetem. Ja bym rozróżnił między bycie autorytetem, a bycie trochę idolem, bo idolem rzeczywiście jest bardzo łatwo. Wystarczy pojawić się w jakimś programie, których teraz mamy mnóstwo gdzieś na jakiejś wyspie, czy na jakimś innym statku, czy w jakimś domu zamkniętym, w którym w zasadzie wszystko przystoi i nie ma żadnych żadnych, żadnych norm moralnych. Natomiast autorytetem, to ja bym jednak, no chyba że użyjemy autorytetu w sensie takim, jak to czasami jeszcze przed wojną było, że autorytetem dla kieszonkowców, wszędzie w całej Polsce byli ci Zelwowa, ci polbowskiej szkole kieszonkowców. Natomiast autorytetem w sensie takim, do czegoś aspirujemy, to chyba jest coraz coraz trudniej. Zgadzam na to właśnie erozję, erozję reputacji, erozję autorytetów, naprawdę. Rozmycie się rozmycie, że definicji, że teraz, jeżeli kiedyś Prosty przykład dam. Kiedyś nad hasłami w encyklopediach pracowały całe grupy profesorów i, i, i znawców tematu. Dzisiaj mamy Wikipedię, wolną Encyklopedię, w której w zasadzie każdy, kto chce, może wpisać co chce i to mówię ze świadomością tego, co wie, praktycznie wszystko, pod warunkiem, że nie używa na przykład obraźliwych słów i tak dalej. I to jest. Wpisy dokonują jakieś poszczególne niesprawdzane osoby, weryfikują to inni jacyś anonimowi, którzy też nie wiadomo, kim są, i ta wiedza potem idzie idzie w świat. Potem są ludzie, którzy powołują się, a w Wikipedii wyczytałem, że. Więc jest, jest pewnego rodzaju być autorytetem dzisiaj, ty mi zaproponowała na Panie Zbyszku, niech Pan zostanie autorytetem. Nie wiem, czy bym się podjął. A jaką rolę w dzisiejszym świecie powinny odgrywać osoby znane? w, osoby znane ważne z tego ważne jest to z czego są znane No właśnie bo to powinno tego, być, klucz, tak, wydaje mi się że tak jak mówię po prostu w ten, to jest bardzo, teraz jakby mówimy o jakimś bardzo dużej. Yy, worku no brzydko to może brzmi worku osób ale prawda jest taka co chcemy co chcemy sobą reprezentować ale zapewniam też pana że w tych w tych różnych grupach są osoby dla których sama popularność czy sława też nie jest aż tak jakby nie była celem samym w sobie tylko tak. przyszła i przychodzi w miarę z tego co co robimy co tworzymy dla mnie ja właśnie wróciłam wczoraj w nocy wróciliśmy praktycznie prawie o czwartej w nocy po spektaklu, teatralnym gdzie jeździmy, jedziemy 5 godzin żeby zagrać spektakl gramy spektakl dwa razy. I jest to na przykład naprawdę ciężka praca, ale staramy się za każdym razem, niezależnie od tego, czy gramy w Warszawie, teraz mieliśmy trasę Wrocław, Głogów, Racibórz są to miasta o różnej wielkości i gramy za każdym razem najlepiej jak potrafimy. Nie ma taryfy ulgowej, więc to jest dla nas najważniejsze, żeby do każdego widza trafić i każdego traktujemy tak samo. Więc nie, myślę, że to ma niewiele wspólnego akurat na przykład to z celebrytyzmem. Tylko z, z naszą pracą, którą, którą wykonujemy. To jak najbardziej chwalebne, bo w ten sposób ja myślę, też stają się Państwo czy Pani, stają się pewnego rodzaju autorytetami. Ja uważam, że istnieje w współczesnych społeczeństwach, wszystkich, nie tylko w polskim głód autorytetów. Jednak wbrew temu, co nas właśnie zalewa, ten celebrytyzm, który i mm. słusznie Pani się nie podoba jako, jako pojęcie i tej takiej byliakości. My jednak chcemy autorytetów, chcemy czegoś ludzkość jest aspiracyjna. Ja zawsze twierdzę, że my zawsze staramy się być lepsi niż jesteśmy, bo podświadom nie przyznajmy się często do tego, my sami znamy najbardziej swoje słabe strony, ale staramy się być lepsi,

Byliśmy rok temu. Staramy się być lepsi. To jest normalna rzecz pokoleniowo. mieć Osiągnąć coś więcej, niekoniecznie tylko w sensie materialnym, niż osiągnęli nasi rodzice, dziadkowie i tak dalej. To jest, my chcemy być aspiracyjni. Dlatego bardzo ważne jest, żeby takich właśnie aspirujących wzorców dostarczać ludziom. Patrzmy na młodzież, która mnie zawsze bardzo podbudowywuje, ilu mamy wolontariuszy, ilu mamy różnego rodzaju młodzież, która grupuje się w różnego rodzaju organizacje. Z jakimiś inicjatywami własnymi wychodzi, wspomagania, pomagania, ratowania. Nie wiem, na przykład grupy młodych ludzi, kilkunastoletnich, którzy się zbierają tylko po to, żeby ratować jakieś cmentarze już dawno zarośnięte. No to to jest wspaniałe. Oni chcą autorytetów. Oni nie chcą właśnie tej byle jakości, z którą mamy coraz bardziej do czynienia. Część, więc, więc autorytety są niezwykle ważne. I i tym zdaniem kończymy nasz program z Lazar. Ekspert do spraw wizerunku, dziękuję bardzo serdecznie. I Maria Niklińska, aktorka, również dziękuję. Byli moimi państwa gośćmi w gorących pytaniach na antenie telewizji w Polsce. Pele ja zachęcam do pozostania razem z nami. Dziękuję i do zobaczenia.